Siema, z tej strony Wasza zakręcona, słuchajcie, zakręcona mimo zdrowia, trochę lepiej jestem przechodzi, słuchajcie, kryzys wieku średniego wszystko ją wkurza, wszystko nie pasuje i stwierdziła, że żegna kurpie, witaj witaj inne województwo, bo tu wszyscy się wpieprzają i o jej życie nie jest szczęśliwa, więc słuchajcie tak yy... Robię gruby interes, będziecie mogli za 50 zł na przykład wesele zrobić u mnie, co będziecie chcieli, to będzie na zajeździe, Tylko te w tej chwili szukam, słuchajcie, na poważnie i na szybko poważnej inwestycji i, i, i remizy lub szkoły do przerobienia. Dofinansowanie, słuchajcie, mam tylko z problemem z remizami. Tu na tym, na kurpiach nie będę siedziała, bo tu są same, słuchajcie, nudy, a tam są i romantyczne miejsca, woda i wszystko na cito. Więc tak jak mówię, ja robię słuchajcie poważne interesy, nie bawię się z wami, wy jesteście już kurpie popaleni, co niektórzy, To osoby wiedzą o kim mówię, nie będę wymieniała jednych no z zyskami, tak jak rodzina, znajomi, jesteście już totalnie spaleni, nie macie wstępu do mojego życia, za ty piekło co ze mnie zrobiliście, dzięki Bogu nie jestem czubkiem, nie jestem, tak jak wspomniałam, nie jestem czubkiem i kryminalistach się w systemach odkreślała, bo mi popierdzielali, żeby mnie zniszczyć, bo many-many o mnie chodziła. Dzięki Bogu odbijam się od dna. Mało nagrywam, bo jestem szkanowana, więc spokojnie to wyjdzie na w karma wraca. No i co? Nie przejmujcie się tym, zakręcona wraca, to zdrowia włosy wypadają, ale cóż, o. Bywa. Interes trzeba rozkręcić, po kasa potrzebna na życie. Gruba kasa, bo tak jak powiedziałam, idę na całość, życie jest fajne, więc normalnie na CITO, także tak jak mówię, e, jeżeli chodzi o pracowników, będę przyjmowała. Jeżeli chodzi o takie, wiecie, mm, do finansówki to już mam skołowane. Chyba że jak zwykle mi świnie psotują, to mi rozjebutają system, ale wtedy ich podaję kolejny raz do sądu. Bo, bo ogólnie teraz stoczy rozprawa przeciwko nim, odszkodowanie dla mnie za ziszczenie mienia. Także jak chcecie, to się podwracajcie. Jak mi wierzycie, że jestem normalna, to się nie bójcie, bo ja nie gryzę. Mam dobre intencje, także wiecie zniszczyli mi życie cudownie, postawili mnie bardziej do pionu bardziej jestem mocna i bardziej chcę, wiem czego chcę i jest twój poważny biznesplan i interes, także wiecie e, czyli co kochani, czyli tak jak mówię jeżeli macie na szybko już na kupienie e, poważną inwestycję w salę, bo ja mam naprawdę dużo tego dofinansowania, aż w boka wychodzi o ile mówię prawdę, że się tam się zorientuję to tak jak powiedziałam, e, szybko na szybko już sala ja tam tam roz, rozwalę, poremontuję, nic, to naprawdę romantyczne klimaciki, także jakbyście chcieli, to bardzo chętnie odkupię od kogoś udziały albo całą salę, bo szmal to tylko, wiecie, cyferki i tak dalej, więc kilometry też mnie nie grają roli, więc wiadomo, bo jestem poważnym, poważnym inwestorem, także się nie bawię w stacymany, tylko poważne interesy, inwestycje, biznesplan mam ogarnięty i jeszcze jedno, odkupię bardzo chętnie tam na Olsztynie mieszkanie albo domek Naokoło tej sali, czy coś. Także ktoś by miał na ostrzelenie z miłą chęcią, tak żeby ja i moje pieski tam się dostały. No i co, kochani, takim oto odcinkiem w Stukniętym się żegnamy. Do zobaczenia w następnym. Pamiętajcie, macie zniżki u mnie na jakiekolwiek imprezę bo to wyjdzie na 50, 50 zł za osobę, za salę. Wszystko w to macie już liczone, także co, trzymajcie kciuki. Jeżeli macie poważne inwestycje, zapraszam do poważnej osoby. i co, do zobaczenia. Niebawem.